Siema Hejos. Dzisiaj będzie dla mnie bardzo ciężki odcinek, dlatego że dostałem zaproszenie na plac manewrowy od instruktora nauki jazdy motocyklem pana Krzysztofa. Biorę betę i pojadę na ten plac manewrowy. To w ogóle pierwszy raz będzie mój plac manewrowy. Wiem, że bardzo trudno jest zaliczyć ten plac. Dostałem filmik od widza w zeszłym tygodniu, taki krótki, jak nagrał go instruktor, jak przejeżdża slalom. Minimum 30 km na godzinę trzeba pokonać właśnie te pachołki. Nie wiem, ja pierwszy raz to będę robił. On na tym filmiku akurat tam napisał, że 35 km na godzinę miał, czyli ma dobrą wprawę. No ja jestem zielony w te klocki. Będę chciał też od pana Krzysztofa, instruktora, wyciągnąć różne informacje na temat właśnie od jakiego wieku można zdawać na AM, na A1. Tych kategorii to się trochę namnożyło. Nie jestem na bieżąco w temacie, ale mam nadzieję, że tam wszystko nam opowie. Może porozmawiamy też o cenach, wymaganiach, o tego placu. Zresztą będziecie widzieć, nie? Wezmę ze sobą drugą kamerkę i po prostu instruktor nagra bleka. No słuchajcie, jak mi nie wyjdzie, no to będzie beka z bleka. Trzymajcie kciuki, to zaraz się pakuję i jadę. Wezmę drugą kamerę i no to see you, trzymajcie kciuki. Ciekawe, jakie tam czekają mnie zadania. To nie mogę robić na placu manewrowym. W ogóle tam grzecznie. Podobno gdzieś tutaj koło kościoła trzeba kręcić. Jest, trafiłem. O, duży sprzęt. Witam, panie instruktorze. Koła jazdy Jabłoński. Wrocław. A tu macie dziewczynę, o, dziewczyna na nauce jazdy motocyklem. Siema, no dojechałem. Na razie jest tylko jedna kursantka, która dopiero zaczyna. No i bleku. Profesjonalnie wszystko tutaj jest poustawiane, patrzcie. Nawet prędkość będzie mierzona. Pan Krzysztof mówi, że wszystkiego nie zrobimy, nie zaliczymy dzisiaj, tylko część, bo nie będzie czasu. Do kategorii jest ile? AM 14 lat, A1 16, A2 18 i A w wieku 24. Chyba, że ktoś ma wcześniej A2, to po 2 latach może robić pełne A. Wtedy. Aha, rozumiem. Dużo zadań jest na nauce jazdy? Jest. Jest. Wszystkie przerobimy dzisiaj? Nie. Nie, bo dziewczyna już zaczyna, więc nie zrobi, nie? Ale ja mogę zrobić. No, jak się uda. Jak się uda. Dasz mi ocenę? Pewnie, że tak. Dobra. Albo pozytywną, albo negatywną. Tak. Takie są na egzaminie. Tak jest. O to chodzi. Czy bleku zaliczy? Słyszałem, że duże zainteresowanie jest w ogóle prawem jazdy na motocykle. Stało się bardzo popularne. I bardzo dobrze. Na topie jest taki, nie?
O, widzę, że już kursantka próbuje. Podobno slalom między pachołkami prędkością jakąś trzeba zrobić. Tak, tutaj ten. Ile? 30 na godzinę? 30 na godzinę. Minimum? Minimum. Tylko nie mów, że czas będziesz mierzył. Nie, prędkość. Prędkość. Profesjonalnie widzę. Ja już jak tutaj jechałem, to mówię, na kole tu nie będę latał, bo... to może od razu kursantkę nauczymy na kole. Może lepiej, na razie nie. Linia zatrzymania. Upewnienie, że możliwości bezpieczeństwa na pracy dla siebie lewo-prawo. Dopiero wjeżdżamy, tak? Wjeżdżamy za linią ciągłą do prawej, lewy obrót. Witam. Próbujemy, są początki dopiero, więc praktycznie po pół godziny, można powiedzieć, kursantka. A, pół godziny. Więc to są początki, tak? W ogóle trzeba powiedzieć, że dziewczyna zaczyna od zera. Od zera. Kompletnie jeżdżąca. Gdzie na początku trzeba by ją poprowadzić kawałek, tak? Żeby pokazać, jak sprzęgło działa, jak gaz działa. Czyli to jest nawet dobre, wiesz? Zaczęliśmy od 125, 250 do pierwszej na 600. A, tak, takie tak, etapy. Tak, etapy, żeby po prostu... Czyli nie ma złych nawyków? Nie ma kompletnie nawyków, żadnych. Żadnych. Chodzi o motor. A powiedz, co ja mogę zrobić? Mogę tutaj zrobić sobie salon wolny i salon szybki. Te dwa zadania, które według mnie są najtrudniejsze na egzaminie. To są najtrudniejsze. Ta ósemeczka to tak spoko, jest do opanowania. Natomiast slalom wolny jest... Wolny to znaczy teraz jak tamte, to... Tamte pięć bramek. Pięć bramek. Pięć brameczek. I środkiem jadę? I, nie, między bramkami przejeżdżam. Tak tu, o? Z tej strony startujesz, kiedy ma na linia. Tu się zatrzymujesz. Na egzaminie zawsze musisz pamiętać o tym, żeby się upewnić o możliwości bezpiecznego ruszenia, więc się rozgląda za siebie prawo-lewo, czy tam lewo-prawo, bez różnicy. Jedna bramka, przesunięcie w lewo, druga, trzecia, czwarta, piąta i powrót. Czyli tak jadę. Czyli tak. Między bramkami, między tak. Między brameczkami trzeba przejechać. Dobrze, dobrze. A potem szybki przejazd to po prostu... Tak, wjeżdżasz w pierwszą bramkę, gdzie są urządzenia. Tak. Pierwszy pochód z prawej, z lewej, z prawej i wyjazd. I wyjazd. I tu już środkiem jadę. I tutaj jedziesz też między pachołkami. Między pachołkami. Też w bramkę wjeżdżasz. No to próbuję. No to Krzysztof, próbuj. To życz mi powodzenia. No. Zmierzysz mi tą prędkość? Już jest włączone wszystko, także wszystko ci przemierzy. Dobra. Oho. Próbuję. Powodzenia. Dzień. Od bramy mogę jechać, a ja z miejsca próbowałem. Też mi się wydawało, że nie mam tej prędkości. I nie mam nadal. 24. Nie zdałem jeszcze. Tu hamuję za mocno. Słabo. Tym motocyklem chyba się nie da. 26. Pobije mnie dziewczyna. Jest jej pierwsza próba. 22. To jest jej pierwsza próba. No, lepiej niż ja.
zadziałało. Za szybko przejechałem. Osiem. Jeszcze. Kurczę, a Mikołaj 5 przejechał. O, chyba musi być inny motocykl do tego. Dwadzieścia dziewięć. Ostatnia próba, jak nie to się poddaje. O, pachołka strąciłem nogą. 30 jest, ale go przewróciłem. O, niezdane. Muszę go poprawić. Ale jeszcze jedna próba. To nie jest takie proste. Zaraz jeszcze wolny slalom będzie. No nie pobiję tego rekordu mojego. 30. Znowu chyba. A czasami nie pokazuje. Za szybko chyba. Ostatnia próba. No 28, czyli no leku nie zdałeś, no. Nie mogę tego zaliczyć. No powiem wam, że to nie jest łatwe, no. No jeszcze mi brakuje jeden. 29, no. Cały czas 29. A to nie zaliczyliby mi tego? Nie. Kurde, o te jeden by się kłócił ktoś? No, musi wskazać 30. Patrz, dziewczyna mnie pobije. Nie, 23 bardzo wolniutko jechała. A gdybyś zobaczył swój przejazd, a jej, to ona, wiesz, raczkowała sobie w tym momencie, nie? Aha. Motocykl też robi swoje, po pierwsze. Po drugie masz inną oponę. Po trzecie masz mało powietrza, tak? No. Więc tutaj przy tym takim kładzeniu tego motocykla jest też problem. No. To i tak, jak wszystko, na krosa nie jest źle. To ma znaczenie, tak? O. Ale jeszcze... Opony masz typowo terenowe, tak? Tak. Zdrowe, więc. Tak. Oj, mało powietrza. No i mało powietrza. Co no. Ja to pompuję? To masz pompkę? Tylko ile chcesz? Jeden bar mi starczy. O, profesjonalna. Jeden to jeden.
Może będzie lepiej. Jeden, nie? Tak. Masz 0,25, to znaczy nie masz, można powiedzieć. No nie mam. Powiedz, co to jest za motocykl? Yamaha XJ6. XJ6. 78 koni. O, no to kurczę, jak na pierwszy raz. Dziewczyna, no to... No, ale no takie są niestety tutaj kryteria. Te 29 mi męczy. Muszę to zrobić. Jest 31. Dzięki. Teraz spróbuję sobie wolny slalom. Okazało, że pomimo doświadczenia zadania są trudne. No? Trudne są, no. Zadania są trudne. Czyli jakbym dopiero to zaczynał, żeby uzyskać ten wynik, to są godziny na placu, nie? To są troszkę, trzeba pojeździć. Są godziny na placu. To jest motocykl na co dzień, tak? Tak. Osoby, które przychodzą nie zawsze. No, nie zawsze. Co, no to dawaj na ten wolny slalom. Dobra. Ale ambitna jest też, chce, nie? Bardzo. Chce dorównać. 24, patrz. Prawa, lewa. Zaliczyłem. Na egzaminie są dwa takie przejazdy, nie jeden. Trzeba do drugiej powtórzyć jeszcze, ale... Ale jest dobrze. Jak na pierwszy raz to bardzo ładnie. Jak na pierwszy raz? Tak. Nie robiłem tego nigdy. Ale tu widzę, że koleżanka też. Też, pierwszy raz dziś. Tak. I robi to bez problemu. Bez żadnego najmniejszego, tak? Na początku tam chyba trzy razy pominęła brameczkę. No i zobacz, ktoś tam, nie wiem, który przed ma, 8, 9. A mówię, to są dobre początki, więc to wszystko ładnie doszlifuje. Mhm. Ale to też dziewczyna waży 50, tam 40 kg, motocykl 200 ponad, więc... No tak. Nie ważyłem jej, bo to nie moja sprawa, natomiast... No jest, no waży, waga, tak, tak, jest, jest. Ja potem bym spróbował właśnie tą R-ką, wiesz jeszcze? Nie ma problemu, zaraz... Się zamienimy, może będzie chciała na takiego. Nie, bo coś się stanie. Aha. Nie, ten, bo nie, bo on jest wysoki, to nie sięgnie do ziemi. Krzysztof, panie instruktorze jazdy, co taki młody adept powinien wiedzieć, przychodząc właśnie na nauki? Przede wszystkim musi mieć jakikolwiek strój do tego, aby zacząć. Ubiór. Bezpieczny, tak? Nie odpowiada. Twój niestety w żadnym wypadku. Po pierwsze, mój nie. Spodnie długie. Po drugie, nie może być bluza, musi być kurtka. Ze skóry. Po trzecie, rękawiczki są obowiązkowe. Tak? Tak. Buty rozwiązane nie pasują. Nie. Buty zawiązane, sznurówki jak najkrótsze, jeżeli wystają pochowane w butach. Żeby nie było, że podczas nogi stawiania spod nóżka na podłoże, zahaczysz sobie gdzieś tam pętełką od sznurówki i się wywalisz, nie daj Boże. No nie ukrywam, nie raz zahaczyłem o, no, no właśnie, o dźwignię. Dlatego po prostu, czy dźwignia, czy podnóżek, tak? Tak. A kask? Kask obowiązkowo też swój, teraz od czasu pandemii każdy musi mieć swój kask. Swój kask. Swój kask i teraz
łącze jakieś musimy mieć albo przez Bluetooth jakiś z telefonem swoim, albo przez słuchaweczki takie typowo, jak tam są w zestawie. Czyli smartfon wystarczy. Smartfon i słuchawki, nie?